Tron Rzeczpospolitej przez dużą część jej historii był łakomym kąskiem dla europejskich monarchii. System elekcyjny pozwalał na snucie planów przejęcia władzy z każdym kolejnym bezkrólewiem. Powodowało to znaczące konflikty polityczne. Objęcie tronu państwa polsko-litewskiego przez Władysława Jagiełłę odbyło się przecież ze szkodą dla Habsburgów, którzy do końca niemal byli przekonani o dopełnieniu ślubu Jadwigi Andegaweńskiej i Wilhelma Habsburga. Po raz kolejny austriacka dynastia spróbowała swoich sił po śmierci Stefana Batorego. I właśnie o tym bezkrólewiu oraz o walce stronnictw opowie ten film. Zapraszam. U schyłku XVI wieku Rzeczpospolita była jeszcze znaczącym graczem na arenie międzynarodowej, choć powoli zaczynały dawać o sobie znać uroki demokracji szlacheckiej. Wyczuwało się oznaki zbliżającego się regresu. System rządów premiował wielkich magnatów. W praktyce oligarchia kilkunastu z nich posiadała ogromne majątki, szczególnie na wschodzie Rzeczpospolitej. Pomiędzy przedstawicielami tej grupy cały czas trwały tarcia i walki o wpływy. Po śmierci króla Stefana Batorego w 1586 roku doszło do podziału politycznego, podszytego wzajemnymi antagonizmami magnaterii. Powstały w zasadzie dwa poważne stronnictwa. Jedno, zgromadzone wokół kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, Jana Zamoyskiego, było w zasadzie do tej pory u władzy. Zostało poparte przez większość szlachty, upatrującej w nim kontynuacji dotychczasowej polityki. Ugrupowanie to wybrało na nowego króla, królewicza szwedzkiego, Zygmunta Wazę, syna Katarzyny Jagiellonki, siostry Zygmunta Augusta. Opozycja magnacka, zgrupowana w drugim obozie, pod przewodnictwem rodu Zborowskich, ogłosiła swojego kandydata. W ten sposób proklamowano również elekcję arcyksięcia austriackiego Maksymiliana Habsburga, syna cesarza Maksymiliana II. W tej sytuacji dwukrólewia liczył się animusz i wola stronników obu kandydatów. Kluczowym punktem na mapie Polski stał się stołeczny Kraków. Tam znajdowały się bowiem insygnia koronacyjne. Jan Zamoyski wyruszył z Warszawy w stronę Krakowa 27 sierpnia. Siły kanclerza ocenia się na 2700 ludzi. Prawdopodobnie były to wojska prywatne i nadworne. Toczą się dysputy, czy Zamoyski nie prowadził za sobą jakichś wojsk kwarcianych, ale obecnie przeważa pogląd, że tak nie było i wszystkie 15 chorągwi przebywających na Podolu nie zostało uszczuplonych. Po drodze siły prowazowskie zaskoczyły zwolenników Habsburga w Tarczynie. Nie wszczęto jednak jeszcze bratobójczych walk. Kanclerz ostentacyjnie przemaszerował całą armią przez środek obozu adwersarzy. Następnie udał się do Rawy Mazowieckiej, gdzie otrzymał pieniądze na opłacenie dalszych zaciągów wojskowych. Stamtąd, przez Jędrzejów, Zamoyski skierował się już bezpośrednio do Krakowa, gdzie przybył 8 września. Garnizon ówczesnej stolicy składał się z 1300 żołnierzy. Wszyscy oni poparli wybór Zygmunta na króla. Wraz z nowymi zaciągami i przybyłem Zamoyskim, miasto było bronione przez około 6 tysięcy ludzi. Zajęto się naprawą murów miejskich, uzupełniano zapasy prochu, kul i materiałów wojennych, spodziewając się zbrojnego wystąpienia Zborowskich. Dobry stan przygotowań obronnych uniemożliwił im jakiekolwiek próby opanowania Krakowa przed przybyciem sił głównych Maksymiliana. Nie oznacza to jednak, że opozycjoniści próżnowali. Dowiedziawszy się o zwołanym do Wiślicy generalnym zjeździe szlachty, ruszyli w stronę tego miasta. Zjazd ten wyznaczono na 5 października i miał potwierdzić wybór Zygmunta Wazy na króla. Korzystając z niedużej odległości, Wiślica leży zaledwie 60 km od Krakowa, oraz nieobecności wojsk hetmańskich na miejscu, Krzysztof Zborowski opanował Wiślicę i wraz z wojskiem obwarował się w niej 12 września. Zamoyski przeanalizował sytuację i uznał, że Maksymilian nie zdąży pod Kraków przed zakończeniem zjazdu szlachty. 3 października 1587 roku opuścił więc stolicę i forsownym marszem dotarł pod Wiślicę już dnia następnego. Rozpoczął się szturm. Zborowskich wyparto z miasta do Starego Grodu na Wyspie Wiślickiej. Szlachecki zjazd zaczął się zgodnie z planem. Potwierdził wybór Zygmunta na króla, zwołano na nim pospolite ruszenie, rozszerzono pełnomocnictwa Zamoyskiego i wysłano posłów do Maksymiliana. Ten wkroczył już do Polski. Zjazd przerwano i przeniesiono wobec tego do Krakowa. Maksymilian długo zwlekał z wyruszeniem. Oczekiwał w Wiedniu na wieści i gromadził w międzyczasie wojska. Udał się w drogę dopiero 14 września.
Książę posiadał przesadne wiadomości o siłach swoich popleczników w Polsce. Z tego powodu sądził, że wystarczy pojawienie się na czele armii, aby opór przeciwko niemu całkowicie upadł. Stanął w Ołomuńcu, ogłaszając nowe zaciągi. Tutaj przybyła też delegacja zborowskich z biskupem kijowskim Jakubem Woroneckim na czele. Po złożeniu hołdu doradcy zaproponowali dwie drogi dalszego postępowania. Jedna mówiła o marszu na Kraków i jak najszybszej koronacji, jednak nie była realnie osiągalna wobec przygotowań Zamoyskiego do obrony. Druga mówiła o uderzeniu na Wielkopolskę, słabo wtedy bronioną. Arcyksiąże mógł się za to tam koronować, w Gnieźnie. Dodatkowym atutem była osoba wojewody poznańskiego Stanisława Górki, wielkiego zwolennika Habsburga. Zajęcie Wielkopolski mogło odciąć drogę Zygmuntowi, maszerującemu z Gdańska do Krakowa. Mimo niezaprzeczalnych zalet takiego rozwiązania, pretendent do korony wybrał jednak mniej pewną opcję krakowską. Armia wyruszyła z Ołomuńca 29 września 1587 roku. Maksymilian pomaszerował do Olkusza, oddalonego od Krakowa o 32 km. Mieszczanie co prawda otworzyli bramy, ale wykręcili się od złożenia przysięgi wierności. W tym miejscu dołączyły oddziały polskich stronników habsburskich, co znacznie zwiększyło dostępne siły. Wiadomo, że przekraczając granicę, arcyksiąże prowadził około 6 tysięcy żołnierzy i 16 dział. Szacuje się, że zborowscy mogli przyprowadzić oddziały o maksymalnej liczebności 2 tysięcy. Dawało to łącznie armię w sile około 8 tysięcy ludzi. Po drodze do Krakowa nastąpiła próba opanowania Rapsztyna, małego zameczku, który został jednak dobrze przygotowany do obrony. Po dwóch nieudanych szturmach, wobec braku cięższej artylerii, armia Habsburga odstąpiła od zamku i ruszyła bezpośrednio pod Kraków. Tymczasem Zamoyski nie próżnował w stolicy. Miał pod bronią 6 tysięcy żołnierzy, powołano do tego kolejne 5 tysięcy mieszczan do obrony murów miejskich. Zbudowano dodatkowe fortyfikacje polowe w postaci wału ziemnego. Pozostawiające wiele do życzenia mury miejskie pospiesznie wzmacniano, podobnie Wawel. Silnym punktem defensywy było nasycenie artylerią. Miasto posiadało 150 dział, artylerię zamkową oraz tą przyprowadzoną przez armię hetmańską. Obroną miasta miał kierować Andrzej Tenczyński, zamkiem zawiadował Mikołaj Zebrzydowski, a kluczowy punkt oporu, Kazimierz, otrzymał w zarząd Jerzy Ferencbach. Nad całością czuwał Zamoyski. Maksymilian zatrzymał się 14 października 1587 roku we wsi Zielonki. Po nieudanych próbach wywołania bitwy w polu podszedł pod Kraków. Wywołało to spore zamieszanie wśród mieszczan, ale napastnicy nie wykorzystali tego sprzyjającego momentu i nie zaatakowali umocnień. Spalone podmiejskie wsie nie dawały żadnej osłony oblegającym. Dodatkowo wypady polskiej jazdy uniemożliwiały okopanie się. W tej sytuacji Maksymilian wycofał się do okolicznych wiosek, ale jego armia cierpiała tam na brak zaopatrzenia. Obiecane wozy z żywnością nie docierały ze Śląska z powodu pozostawionych na tyłach zameczków. Kraków był za to zaopatrzony w sposób należyty. Nieprzerwanie dowożono zaopatrzenie z powodu niepełnego zamknięcia okrążenia. Południowy brzeg Wisły był wolny od nieprzyjaciela. Wypady polskich załóg rozbijały konwoje zaopatrzeniowe, a Zamoyski sformował oddział jazdy kozackiej w sile 1500 ludzi, pustoszący cesarski Śląsk. Książęta tej dzielnicy musieli zaciągnąć oddziały do obrony, co osłabiło ich możliwości pomocy dla Maksymiliana. Z końcem października nadeszły mrozy. Większość wojsk arcyksięcia nocowała pod gołym niebem i nie była przygotowana na takie temperatury. Szerzyły się dezercje i choroby. Wobec braku pomocy z cesarstwa oraz niechęci stronników Rzeczpospolitej do zwiększenia wydatków wojskowych, Maksymilian próbował akcji dyplomatycznej, wysyłając listy do Zamoyskiego, Rady Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale i to nie przyniosło żadnego pozytywnego skutku. Na domiar złego budowa mostu w Mogile, mającego w założeniu odciąć drogi zaopatrzenia Krakowa, szła wyjątkowo opornie. Wisła kilkukrotnie zerwała gotowe już elementy mostu, a wypad sił polskich dokonał zniszczeń pozostałej infrastruktury i rozbił osłonę budowy. Pretendent do tronu próbował też akcji szpiegowskiej. Dowiedziawszy się o trasie marszu Zygmunta Wazy, wysłał na jego spotkanie oddział jazdy pod wodzą Erasma Lichtensteina oraz Krzysztofa Zborowskiego. Celem wypadu miało być porwanie kontrkandydata i zmuszenie go do ustąpienia. Wszystko szło dobrze przez pierwsze 100 km tej wyprawy,
ale później z niewiadomych przyczyn 300-osobowy oddział habsburski zaatakował Przedbórz i zaalarmował tym samym stronnictwo Wazy. Akcja nie powiodła się więc wobec stracenia czynnika zaskoczenia. W połowie listopada siły oblegające Kraków wzmocnił wojewoda poznański Stanisław Górka wraz z oddziałem 700 ludzi i 8 działami. Łącznie wojska Maksymiliana liczyły więc około 8,5 tysiąca żołnierzy. To skłoniło arcyksięcia do generalnego szturmu. Niemieccy garbarze mieli wpuścić siły cesarskie w obręb umocnień. Doborowe oddziały knechtów faktycznie zostały umieszczone w zabudowaniach garbar. Wczesnym rankiem 24 listopada piechota niemiecka pod osłoną mgły zaatakowała z zaskoczenia. Sforsowała fosę i palisadę, wypierając mieszczan z pozycji obronnych. Ukryci wcześniej knechci wspomogli w tym momencie atak, uderzając na bramę szewską. Zamoyski jednak nie pozwolił się zaskoczyć i poprowadził rotę piechoty do kontrnatarcia. Rozerwał czołową grupę atakujących, pozostałe cofnęły się do szańców. Po opanowaniu zaskoczenia doborowa piechota cesarska szykowała się do kolejnego szturmu, ale została oskrzydlona przez husarię z chorągwi Marka Sobieskiego. 80 jeźdźców przełamało formację nieprzyjaciela. Dołączyły do nich kolejne oddziały polskiej jazdy w sile około 100 konnych. Maksymilian rzucał do walki wsparcie, a pod ogniem artylerii habsburskiej polska jazda ścigająca piechotę zaczęła się chwiać. Zamoyski jednak również tutaj pojawił się na czele 500 piechurów. Śmiały atak tej nowej siły zdobył 8 dział razem z prochem i amunicją. Walczące pod komendą austriacką siły polskich stronników poddawały się za to szybko, walcząc niechętnie. Arcyksiąże stracił tutaj około 1500 ludzi i wycofał się do Zielonek. Straty polskie są ciężkie do oszacowania, ale przypuszcza się, że musiały być znaczne. Żołnierze wraz z tłumem mieszczan dokonali bowiem rzezi niemieckich mieszkańców przedmieścia garbarskiego. Nieudany szturm skłonił arcyksięcia do odstąpienia od miasta wobec wysokich strat w piechocie. Narada wojenna podzieliła oficerów. Niemieccy doradcy nalegali na wycofanie się na Śląsk, zaopatrzenie w artylerię i ponowny atak po przezimowaniu. Polscy stronnicy Habsburga zaś uważali, że nie należy odstępować i trzeba zaatakować Zygmunta, będącego już zaledwie 70 km od Krakowa. Jego wejście do miasta i koronacja byłyby w zasadzie końcem gry. Stan sił nie pozwalał jednak na konfrontację. Wycofanie na Śląsk mogłoby zaś poskutkować utratą poparcia Polaków. Maksymilian wybrał więc wariant pośredni i pozostał w kraju, udając się do Wielkopolski. Obciążone taborami i rodzinami wojsko cesarskie ruszyło więc wolno na północ, po drodze rabując i paląc kolejne miejscowości. Przy okazji tego manewru obóz opuścił oddziały morawskie i czeskie. Również Krzysztof i Jan Zborowscy oraz Mikołaj Jazłowiecki skorzystali z pretekstu zaciągu nowych oddziałów, aby oddalić się od wojsk Maksymiliana. Przypuszcza się obecnie, że głównym powodem tej fali odpływowej była niewypłacalność arcyksięcia, który nie był w stanie pokryć zaległości finansowych wobec stronników. Mimo tej trudnej sytuacji nadal nie podjęto decyzji o odwrocie. Armia ruszyła dalej na północ, ku Częstochowie, oblegając zameczek Olsztyn. Kilkudziesięciu obrońców odparło szturm, a wielką odwagą i poświęceniem wykazał się dowódca, Kacper Karliński, który własnoręcznie odpalił armatę wycelowaną we własnego syna, prowadzonego przez wroga jako tarcza. Po próbie opanowania Częstochowy Maksymilian udał się w marsz wzdłuż granicy śląskiej do Krzepic. Odcinek długości 75 km pokonał w 5 dni. W miasteczku postanowiono zimować. Słabo nadające się do obrony Krzepice, co prawda wzmocniono, ale i tak żyjący w nędzy żołnierze nie widzieli dużych szans na obronę, nalegając na odwrót w stronę Śląska. Liczebność tej zbieraniny spadła w tym momencie do 1550 ludzi, z czego ponad połowę stanowili polscy stronnicy. Szerzył się wśród nich głód i choroby. Arcyksiąże opuścił wobec tego Krzepice, ale nadal nie skierował się ku granicy, a dalej na północ. 13 stycznia wkroczył do Wielunia. Miasto to leżało blisko granicy, dawało lepsze możliwości obrony, a także posiadało zdrowszą okolicę, pozbawioną zabagnień. Żołnierze przestali wobec tego chorować, ale nie sprowadzono żadnych posiłków i biernie czekano na rozwój wydarzeń. Jan Zamoyski do przyjazdu Zygmunta Wazy pozostał w Krakowie, pragnąc jak najszybciej doprowadzić do koronacji. Przyszły król wjechał do miasta 9 grudnia 1587 roku. Szybko zaczęły się obrady Sejmu Koronacyjnego, spisano pakta konwenta. Koronacja nastąpiła 27 grudnia 1587 roku.
Dokonano następnie przeglądu wojsk. Stan posiadania wzrósł po nadejściu posiłków siedmiogrodzkich, przede wszystkim ponad 1000 piechurów. Problemem był koniec okresu służby wojsk zaciężnych i pustki w kasie, nie pozwalające wypłacić im kolejnego żołdu. Wszczęto pertraktację z dowódcami oddziałów. Korzystając z przerwy w działaniach, wysłano też oficjalne pismo do cesarza z zapytaniem, czy Maksymilian działa z jego woli. Nie otrzymano na nie oczywiście odpowiedzi. Zamoyski wobec tego domagał się wkroczenia na Śląsk, ale napływające wieści o grabieżach Wielkopolski skłoniły szlachtę do żądań wyruszenia przeciwko armii Maksymiliana. Szczególnie aktywne w tej retoryce było stronnictwo Opalińskich, które tym samym zamierzało odsunąć Zamoyskiego od króla. Kanclerz jednak celowo opóźniał swój wyjazd. Z jednej strony wskazywał na ulewne deszcze, które totalnie popsuły drogi wyjazdowe. Z drugiej, historycy przypuszczają, że ten cwany polityk domyślił się planów odsunięcia go i zmniejszenia wpływów. Nie śpieszył się więc, rozpuścił tylko wieści o wymarszu, aby zmylić Maksymiliana. Wystosował też list do marszałka wielkiego koronnego, Andrzeja Opalińskiego, usprawiedliwiający swoją zwłokę złą pogodą, brakiem pieniędzy dla armii oraz zaniedbaniami zaopatrzeniowymi, przede wszystkim w artylerii. Niedługo później jednak w wyniku zdrady mieszczan upadła ważna twierdza w Lubowli. Węgierskie posiłki dla Maksymiliana przeszły bez walki na terytorium polskie. Przypomniało to, że niebezpieczeństwo nadal jest duże i przyspieszyło przygotowania. Zamoyski opuścił Kraków 14 stycznia na czele 6 tysięcy ludzi. Była to armia niezupełnie gotowa do walki, nie rozwiązano bowiem wcześniejszych problemów. Największym kłopotem był ciągły brak cięższej artylerii. Obleganie obozu arcyksięcia byłoby więc bardzo trudne. Poprawił się za to stan dróg, gdyż nadeszły mrozy. Kanclerz liczył na wciągnięcie wroga w bitwę polową i to jak najszybciej, gdyż okres służby zaciężnych kończył się wraz ze styczniem. W celu usprawnienia marszu oraz generalnie ułatwienia działań podzielono siły na kilka pułków, które maszerowały równoległymi drogami. Historycy nie mają danych, na ile oddziałów podzielono armię i jakimi drogami się one poruszały, ale wiadomo, że były silnie ubezpieczane podjazdami. Wiadomo również, że 21 stycznia Polacy dotarli do Parzymiechów. Droga 170 km zajęła więc 7 dni. Morale ocenia się na bardzo wysokie. Kanclerza upoważniono do pościgu za Maksymilianem, uchwałą sejmową, podobnie jak do wkroczenia w kraje cesarskie. Król również nadał Zamoyskiemu nadzwyczajne pełnomocnictwa wojskowe. Pułki zebrały się ponownie prawdopodobnie pod Częstochową. Po uszykowaniu straży przedniej ruszono dalej. Mimo raportów swoich patroli Maksymilian nie do końca wierzył, że ma do czynienia z nadciągającymi siłami głównymi. Kilka razy został już bowiem zwiedziony wieściami o rzekomym wyruszeniu armii wiernej Zygmuntowi Wazie. Przyjął więc, że po raz kolejny jest to fortel i wysłał do walki tylko silny zwiad. Tymczasem straż przednia armii hetmana Zamoyskiego zatrzymała się zaledwie 23 km od Wielunia. Spodziewając się wypadu jazdy Maksymiliana, urządzono tutaj zasadzkę. Oddział zwiadowczy został niemal totalnie rozbity. Rozbitkowie donieśli jednak arcyksięciu o powadze sytuacji. Zwołana Rada Wojenna doradzała wycofanie się do Byczyny. Następnie planowano udanie się do Namysłowa i wzmocnienie posiłkami węgierskimi. Jednocześnie nie wierzono zupełnie w to, że Zamoyski odważy się przekroczyć granicę i wkroczyć na Śląsk. Za wycofaniem do Byczyny przemawiała też tamtejsza koncentracja wojsk morawskich i śląskich. Prawdopodobnie siły Maksymiliana opuściły więc Wieluń w nocy z 22 na 23 września, kierując się najkrótszą drogą na Śląsk. Marsz był bardzo szybki. Odcinek około 300 km pokonano w zaledwie 7 godzin. Dawało to więc ponad 3 km na godzinę w nocy przy silnym mrozie i w stałej gotowości bojowej. Do Byczyny znużeni żołnierze pretendenta do korony weszli nad ranem. W mieście stacjonowało wtedy 2000 żołnierzy, którzy wydatnie zwiększyli dostępne Maksymilianowi siły. Otrzymano też wieści o zbliżaniu się posiłków węgierskich. Ulice zapchane były wozami. Byczyna nie pomieściła całego tego wojska. Część musiała się rozlokować w okolicznych wsiach. Była też miastem niezbyt zdatnym do obrony, niewielkim, ciasno zabudowanym, ze słabymi średniowiecznymi murami. Zamoyski stracił niewątpliwą szansę na rozbicie słabego przeciwnika, zanim połączy się z silnymi posiłkami. Wymykający się arcyksiąże dysponował bowiem tylko oddziałem 1500 żołnierzy wobec 6000 kanclerza. Zamoyski po potyczce zwiadowczej rozbił obóz w gęstych lasach i przeczekał tam cały dzień 22 stycznia. Część historyków poczytuje to jako poważny błąd.
Inni wskazują za to na brak informacji wywiadowczych co do liczebności wojsk Maksymiliana oraz fakt, że pościg przebiegałby niekorzystnymi dla Polaków traktami wymuszającymi nadłożenie drogi. Warto też pamiętać, że wojska hetmańskie właśnie przebyły forsownym marszem trasę z Krakowa. Zarządzono więc wypoczynek na 23 stycznia. Później jazda tatarska i kozacka przekroczyła granicę na Prośnie i rozpoznała teren aż do samej Byczyny. Do większej potyczki doszło przy okazji we wsi Uszycy, około 8 km od miasta. Roty polskich stronników Maksymiliana zostały w niej rozbite i zaczęły uciekać do Byczyny. Pościg wojsk hetmańskich zatrzymał się około 4 km od granicy zabudowań. Oczekiwano na wyjście wojsk przeciwnika w pole. Jednocześnie wypłaszano Morawian z okolicznych wsi, 3 z nich przy okazji spalono. I faktycznie Maksymilian wysłał z miasta kilka chorągwi jazdy, ale gdy tylko zorientowano się, że są to siły zbyt mocne dla straży przedniej, Polacy zawrócili. Arcyksiąże zwołał kolejną naradę wojenną. Jego niemieccy dowódcy nalegali na odwrót do Namysłowa, niezbyt wierząc w możliwość zwycięskiej konfrontacji. Za to polscy stronnicy wysuwali coraz śmielej pomysł decydującej bitwy. Maksymilian uznał, że odwrót nie daje nic poza odsunięciem terminu walki. Podjęciu decyzji pomogły mu na pewno przybyłe w końcu, wyczekiwane jak zbawienie posiłki węgierskie. Skłoniło to niechętnego dotąd Habsburga do przyjęcia bitwy. Tym bardziej, że zwiad donosił o przekroczeniu granicy przez siły główne Zamojskiego. Wymarsz z Byczyny nastąpił około 3 w nocy. Różne szacunki podają zupełnie inne, często sprzeczne dane co do liczebności tego zgrupowania wojskowego, ale można przyjąć, że było to 6 do 7 tysięcy ludzi. Zamojski i jego armia dotarli zaś do nieodległej Uszycy o 4 rano. W wyniku sporej ilości błędów dowódczych, słabszego wyszkolenia, ale i zróżnicowanego składu narodowościowego, utrudniającego komunikację, wojska Maksymiliana stanęły bojowo dość daleko od miasta i dały się wymanewrować. 24 stycznia 1588 roku hetman poprowadził swoje siły nie głównym traktem prosto na wroga, ale boczną drogą, dążąc do jego oskrzydlenia. Wymagało to przeprawy przez niezamarznięte zabagnienia i rzeczkę. Historycy zgodnie uważają ten manewr za bardzo ryzykowny. Habsburg był jednak bierny i pozwolił na przeprawę całej 6-tysięcznej armii wraz z artylerią, przyglądając się temu ze wzgórza. Działający dynamicznie i zdecydowanie Zamojski ani na moment nie oddał już inicjatywy w bitwie. Hetman obecny był we wszystkich istotnych miejscach, poruszał się po polu bitwy, kontrolując jej przebieg i sprawnie operował posiłkami. Zacięta walka zakończyła się zwycięstwem kanclerza, zdobyciem chorągwi arcyksięcia oraz wszystkich nieprzyjacielskich dział. Była to bitwa przede wszystkim kawaleryjska, stąd jej bardzo krótki czas, niecałe 2 godziny. Maksymilian uciekł wraz z częścią ocalałej armii do Byczyny. Został w niej oblężony, bez prochu i zaopatrzenia. Rada Wojenna jednomyślnie opowiedziała się w tej sytuacji za pertraktacjami z Zamojskim. Około godziny 6 rano 25 stycznia arcyksiąże Maksymilian von Habsburg poddał miasto, trafiając do niewoli. Sukces strony polskiej był więc całkowity. 9 marca 1589 roku podpisano traktat w Bytomiu, na mocy którego Maksymilian zrzekł się pretensji do korony polskiej. 8 września arcyksiąże opuścił nasz kraj. W historii Rzeczpospolitej nastała era panowania Wazów. Na dziś to wszystko. Odcinek jest dość długi, ale mam nadzieję, że niezbyt nużący. Do usłyszenia następnym razem.